Cześć! W dzisiejszym materiale opowiem wam o tym, dlaczego warto mieć zarejestrowaną markę na Amazonie, jakie korzyści się z tym wiążą, czym wasze listingi mogą się różnić od listingów konkurencyjnych, a na sam koniec też wam podpowiem w jaki sposób zrobić to tanio, tak żeby uzyskać dofinansowanie i nie nadwyrężyć swojego budżetu. Zapraszam do oglądania. W tym celu, żeby Wam pokazać, jakie korzyści się wiążą z tym, że macie na Amazonie zrobione Amazon Brand Registry, żeby takie w ogóle taką rejestrację zrobić, musi mieć zarejestrowaną markę w Urzędzie Patentowym. Ja polecam Europejski Urząd Patentowy w skrócie EUIPO, wtedy macie zarejestrowaną markę na całą Unię Europejską chyba, że sprzedajecie na UK warto wtedy też zarejestrować tą markę już bezpośrednio na danym rynku jeżeli skupiacie się na rynkach typu Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, większość naszych partnerów, których obsługujemy to w większości przypadków ta rejestracja w EUIPO będzie wystarczająca polecam to zrobić też z tego powodu że jest często szybciej i niż na przykład rejestracja w polskim urzędzie patentowym a tak naprawdę benefity są takie same natomiast już przechodząc do analizy tego, co daje nam taka rejestracja marki, to też jest jest trochę jak na Allegro. Jeżeli sobie porównujecie na Allegro, macie możliwość do otwarcia oficjalnego sklepu. Tak na Amazonie, wasz listing wygląda całkiem inaczej niż w przypadku, gdyby tej rejestracji marki nie było. Idźmy sobie po kolei. Po pierwsze, w tytule często sprzedawcy to też ja polecam, jeżeli mamy zarejestrowaną markę, warto dać taką R w kółku. To znaczy, że właśnie ta marka jest zarejestrowana. W komunikacji do, do naszego klienta też wyglądamy dużo lepiej. Następną kwestią, która jest fajna, to jest oczywiście sklep marki. Otwórzmy sobie ten sklep. Wtedy po, po, po pierwsze, jeżeli na przykład mamy produkty komplementarne, bardzo podobne do siebie, możemy zwiększać wartość koszyka. Jeżeli tego sklepu nie mamy, to po prostu ten kupujący przeważnie wejdzie naszą ofertę. Jeżeli mu się to spodoba, to kupi po prostu jeden produkt. Ciężko mu coś więcej dosprzedać. Jeżeli mamy właśnie ten sklep marki, wtedy po prostu te koszyki często są też większe. Co do sklepu marki, tak jak tutaj widzimy, na przykład marka, która ma jakieś artykuły domowe czy, czy ogrodowe, często są to ze sobą rzeczy powiązane. Tak na przykład, jeżeli tutaj ktoś wyszukiwał sobie właśnie fotel, leżak, tak tutaj mają rzeczy kempingowe, budujemy sobie tym wartość koszyka. No, i po prostu też pozyskanie jednego klienta kosztuje nas trochę mniej, tak? bo ta konwersja, jeżeli ktoś przyjdzie z reklamy, ta konwersja zaliczy się właśnie też do tej reklamy. Ten sklep jest ogólnie zrobiony bardzo fajnie. Tam na minus było to, żeby nie było aktualizowane i były rzeczy świąteczne na przykład. Ale przechodząc dalej, tak, po pierwsze mamy tytuł, po drugie sklep marki. Po trzecie to, co według mnie jest taką największą zaletą, to jest możliwość dodania A content. A content to jest taki opis w formie graficznej, tak w skrócie, gdzie po prostu możemy wstawić grafiki, tabele, porównania produktów, wypisanie najważniejszych cech. Jeśli chodzi o ten A content, według mnie jest zrobiony dość słabo, to znaczy to jest nieczytelne w wersji desktopowej, nie wiem jak z mobilną, nie sprawdzałem, natomiast no, jest to po prostu zrobione dość średnio na szybko Pokażę Wam lepsze opcje. Natomiast chciałem zaznaczyć to, że tutaj w ogóle ten A content jest możliwy. Kolejna kwestia to jest jeszcze taka sekcja o marce, gdzie możemy pokazać właśnie, że mamy inne produkty, jakąś komunikację naszej marki, czym ona się wyróżnia. Tutaj jest właśnie pole do popisu dla, dla marketerów, żeby, żeby zaznaczyć właśnie to, czym nasza marka odróżnia się od marek konkurencyjnych. Bo co też jest ważne. To według mnie w tej chwili no, nie ma już też miejsca na to, żeby sprzedawać to samo co i nie tylko pod zarejestrowanym brandem, to już jakby czas na to się skończył pewnie z 50 lat temu. W tej chwili warto, żeby Wasza marka też wnosiła jakieś odpowiednie wartości dla Waszych konsumentów dalej. Bardzo ogólnie teraz mówię, natomiast pozostawiam to pod taką no, można powiedzieć, rozkwinkę dla was, żebyście też stwierdzili, co Wasza marka wnosi do, do życia konsumentów, czym ona się odróżnia od, od innych produktów. Natomiast przechodząc do porównania z listingami konkurencji, gdzie na przykład tej właśnie marki nie ma zarejestrowanej, to taką główną rzeczą jest to, że tutaj widzimy jest marka, generik, gdzie to po prostu wygląda bardzo słabo. Z perspektywy klienta, też to jest takie małogodne zaufania. No i też jakby. Bo potem sprowadzając ruch na taką ofertę, marketing jest dużo droższy. Koniec końców nie przynosi to żadnych korzyści, więc ja bym zalecał od razu tą rejestrację. Zwróćcie też uwagę na to, że tutaj, gdzie A, content był na tyle szeroki, że musimy sobie przewijać. Tak, tutaj, jeżeli mamy zwykły opis w formie tekstowej, no tutaj wiadomo, można więcej tekstu dać, ale dalej nie będzie to zbyt wiele. No, to w tym miejscu pojawiają nam się listingi konkurencyjne, tak? Czyli my płacimy za ruch na naszą ofertę, po to, żeby konkurencja nam ten ruch podebrała. Często też ruch z listingów konkurencji jest dużo tańszy niż ruch na, jakby na dane słowo kluczowe. Stąd no tutaj, według mnie, jeżeli zaczynamy Zamazana myśleć na poważnie, zdecydowanie lepiej mieć tą markę zarejestrowaną. Tutaj też chciałem zwrócić uwagę, co to nam daje, bo po, po pierwsze mówiłem o tym sklepie, gdzie możemy budować wartość koszyka, ale też taką fajną opcją, którą możemy wykorzystać w opuskontencie, to na przykład jest A Content zrobiony bardzo fajnie. Pokazane są najważniejsze korzyści i tak dalej. Natomiast ten sprzedawca to, co fajnie zrobił, to porównał sobie różne modele, tak? Jeżeli ktoś wchodząc na tą ofertę, stwierdza, że nie wiem, szuka czegoś tańszego, sprawdza sobie, że. Tutaj ten jest tańszy, na przykład. Tak, jest czymś się różni, albo potrzebuje innych wymiarów. Dzięki temu zatrzymujemy po prostu też ruch na naszych ofertach. No i dzięki temu nie skorzysta on z oferty konkurencji, jeżeli szuka może troszkę innego modelu niż. Nasz, tak? To w skrócie są najważniejsze benefity z tego, że mamy zarejestrowaną markę. Dodałbym jeszcze to, tylko że jeżeli zbierają się nam opinie na jednym rynku, to tą samą ofertę dodamy na rynek francuski, to te opinie już z tym produktem przechodzą. Tak, przechodząc do, do opinii, pewnie możemy sobie tutaj zerknąć, że są wystawione z różnych rynków. Tak, tutaj na przykład jest z Włoch. Belgii tak, więc ten produkt jest kupowany na różnych rynkach, a te opinie i po prostu też taki społeczny dowód słuszności prze, przegrywa się na kolejne rynki. Kolejny benefit z tego, że mamy zarejestrowaną markę to jest Amazon Brand Analytics, gdzie po prostu możemy mieć dużo więcej danych niż zwykły sprzedawca, no po prostu jest to biznes budowany długofalowo, bez danych to jest tak naprawdę trudno stwierdzać, czy idziemy w dobrym kierunku. Jest tutaj bardzo dużo rzeczy, jeśli chodzi o Amazon Brand Analytics, omówiłem to w oddzielnym filmie. Natomiast przechodząc też do podsumowania i to, co Wam obiecałem, można uzyskać dofinansowanie na rejestrację w po jeżeli wpiszecie sobie taką frazę w Google. A przekieruję was, was do pierwszej strony. Uprzedzam, że często te środki się dość szybko kończą, więc im wcześniej zarejestrujecie swoją markę i uzyskacie ten zwrot, tym lepiej. Tak? z tego co ja kojarzę, ostatnio było to zwrot na poziomie 75%, więc bardzo ok i cała taka rejestracja marki wraz z kancelarii to jest max kilka tysięcy złotych, jest to na 10 lat. Według mnie nie jest to dużo, a benefitów jest naprawdę sporo. Podsumowując, jeżeli myślicie o ekspansji na Amazon, ja sugeruję mieć własną markę, ewentualnie porozumieć się z dystrybutorem, z producentem, żeby udzielił wam praw do marki. Eee... Dla resellerów są troszkę inne warunki. Musicie też się dopasowywać do tego, co ktoś robił wcześniej z tymi listingami na Amazonie. Często są to listingi bardzo słabo zoptymalizowane. Jeżeli mamy własną markę, budujemy ten brand długofalowo, no i też dzięki temu długofalowo mamy z tego różne korzyści. Jeżeli było to dla Was wartościowe, jeżeli szukacie innych ciekawszych rzeczy, materiałów, dajcie znać, nagramy kolejne filmy o tym, w jaki sposób budować swoje marki na Amazonie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki.